Słuchajcie, dzisiaj jest kolejna afera. Przez zupełny przypadek przyjechałem na skałki. Jestem z ekipą wspinaczy. Mamy zrobić tu jakąś trudną drogę wspinaczkową. Będzie się wspinała Asia. Zaraz zobaczycie, co ona potrafi. Mam nadzieję, że przynajmniej postaram się dorównać jej poziomowi w lataniu, tak jak ona się wspina, bo jest całkiem niezła, widziałem, jak się wspina. Ona ogarnia raczej ruch regularny, tak jak biegniesz albo jedzie auto, nie? Myślę, że śledzenie nie ogarnia. Tak, ale można to manualnie chwycić na szczęście. On jest zazdrosny. To jest cena zazdrości teraz. Daj blach. Jest. Asia teraz bada drogę i zawiesza ekspresy. Przygotowują się, już mam przyczajone mniej więcej, jak ujęcia wykonywać. Wygląda to całkiem ok. Bardzo spokojny lot, nie dynamiczny i tryb spotlight dla Era 2 i 2S. To jest inny problem, bo jak temperatura teraz spada, to skała jest dalej nagrzana i wtedy powietrze chce się w chwytach skraplać. Jest jeszcze gorzej, więc tak naprawdę... Mamy jakieś pół godziny. Okay. Polatałem tutaj trochę 5-calowym kładem, ale jest mało miejsca. Obleciałem cały gród w ciągu 3 minut, chyba 10 razy. A teraz Asia przymierza się do swojego kluczowego przejścia. Jest gorąco nadal. Skała jest mocno rozgrzana. Tutaj to, co jest charakterystyczne dla wspinaczki, mamy ruchy ciągowe, czyli są dynamiczne przechwyty, strzały. I widać, że tryb spotlight, który zastosowałem dla Mavica R2, on nie za bardzo się sprawdzał, bo widać, tak jak Asia wykonuje te dynamiczne przechwyty, widać, że ten dron też nie za bardzo płynnie przechodził w poszczególne miejsca. Ja starałem się go dźwigać stopniowo, ale mimo wszystko nie było to tak, jakbym chciał, dlatego zdecydowałem się jednak na filmowanie docelowo w trybie manualnym, czyli sam sterowałem wysokością i byłem trochę wyżej. Za chwilę zobaczymy to docelowe przejście. Czy tam mocniej walnąć do tej klamy? Widzisz, robisz pas. Ale ją obtarłam się o nią. No dobrze, no ale to już drugi raz się nią ocierasz, bo podobnie zrobiłaś w pierwszej. No, dobry piesek. Przecież on wygląda zupełnie jak twist. Ale to nie jest twist. Ale... Widzisz, nie, to jest ok, no po prostu za mało powera, za mało tego ruchu robisz tu. Hop. Tutaj już jesteśmy drugiego dnia o poranku, skała nie była taka gorąca i widać też inne oświetlenie. I tutaj jak widzicie, wyciągnąłem wnioski po analizie tego materiału z dnia pierwszego. Byłem trochę wyżej, wyprzedziłem Asię i jej ruchy. Wiedziałem, byłem świadomy, że ona wykonuje dynamiczne ruchy i bardzo delikatnie leciałem sobie RM2, ale miniakiem też próbowałem. Byłem bardzo blisko skały, dokładnie pół metra, może nawet w tych takich najbardziej bliskich miejscach. I zobaczcie, że ona wykonuje dynamiczne przechwyty, jeden strzał, drugi, a ja już byłem na to przygotowany i nabrałem sobie tej wysokości wcześniej, tak jak tutaj za chwilę będzie ten kluczowy strzał do klamy prawą ręką. Już wiedziałem, że jestem w stanie uchwycić to w miarę płynnie. Oczywiście te ruchy jeszcze nie były idealne, dlatego że tutaj prędkość minimalna jest dość spora, jeżeli chodzi o sinus move i każde wychylenie nawet o milimetr drążka to jest dosyć dynamiczny ruch drona, ale założyłem też te drążki dłuższe Star RC i wyglądało to na pewno dużo lepiej niż w przypadku pierwszego dnia. Także jestem w miarę zadowolony z tego efektu, jak na sesję jeszcze udało mi się uchwycić takie kluczowe przejście. Słuchajcie, przed chwilą Asia zrobiła drogę, jesteśmy już drugiego dnia. To było niesamowite i tak dramatyczne. Gratuluję ci. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jedna z najfajniejszych obsług mnie tutaj czekała. Dziękuję, życiówka w jedno. A jak z tym dronem? Nie przeszkadzał, bo nie, trochę wiesz co, to jednak to jest moja życiówka, więc to mój max, wymagający dużo skupienia, a mimo to szumienie nie przeszkadza. No bo ten szum jest jednostajny, można wejść taki. Jednostajny, więc mózg wycisza. Super. To prawda. Ej, a myśleliście, żeby używać dronów do usypiania dzieci? To wyglądało pancernie, ale powiem wam, że z dołu to tak nie wygląda fajnie. Ale masz piękne ujęcie dronem, jak lecisz wzdłuż samych ekspresów.
jest przecudowny i to też pokazuje trudność. To jest fajnie, że możecie pokazać zajawkę przed wspinaniem, tak? Czyli pokazać ludziom, że dobra, to jest droga, a potem po kolei wprowadzenie. No i te panoramy, tak? Jesteśmy właśnie na górze Birów, tak? Potem przejazd drogą, masz zawodnika, który próbuje. Z niesamowitą przewagą drona nad aparatami czy telefonem jest to, że on bardziej łapie trójwymiar. Tak, jeszcze ta skała jest jednak pochylona, czego na telefonie jest jeszcze jedna rzecz pod uwagę, że jak normalnie robisz profesjonalnie zdjęcia czy filmy, to wyłazisz na przykład na drogę obok, wieszasz się tam, wisisz, ale masz bardziej statyczne ujęcia, tak? Bo po prostu musisz wiedzieć, gdzie chcesz być, gdzie chcesz zrobić, więc nie ma tak niesamowitego. Natomiast zdecydowanie filmy z drona przy wspinaniu to jest. Szczególnie wielowyciągi, jak się idzie. No ja się zastanawiałem, wiesz, jakiego użyć, jakiej techniki, bo różne można, ale ten R2K i ten Spotlight, ale też już dzisiaj manualnie operowałem też mocno. Także było... Ale jednak sprawdza się to, że jesteś chyba ciut dalej i wyżej, niż bardzo blisko, wtedy widać te skoki. Tak. No, a to wiesz, kwestia wprawy też. A kto chciał zjeść drona? Silna, ty? Nie. Będziesz tarczała? Nie chcę. Nie. Nie jest zadowolony. Teraz ręka? Też nie. Słuchajcie, podsumowując, to co było tutaj widać, każda dyscyplina jest inna. Ja mam mega szczęście, że miałem okazję uczestniczenia w tym przejściu, bo to była życiówka Asi. A jednocześnie wyciągnąłem szybko wnioski, w jaki sposób filmować wspinacza podczas właśnie przejścia. I to co było charakterystyczne, to w trybie Spotlight nie za bardzo ogarniamy. Myślę, że Active Track też nie byłby najlepszy, bo mógłby dron wlecieć bokiem w skałę. Dlatego tryb manualny, bardzo wolne, dłuższe drążki, wolne ruchy i trochę wyżej nad wspinaczem w tej sytuacji. Taką taktykę wybrałem, najbardziej mi się sprawdziła. To przejście filmowałem w rozdzielczości Full HD w 50 klatkach, teraz bym wybrał 2.7K. 50, ale miałem możliwość zwolnienia tych kluczowych momentów, zastosowania bardzo fajnego montażu już dla Asi w postprodukcji na Instagram. Myślę, że to jest też ciekawe doświadczenie. Zapraszam Was, słuchajcie, do swoich warsztatów. Jest darmowy warsztat filmowanie dronem. Są też warsztaty tematyczne i produktowe. Korzystajcie z Drone Bootcamp. To jest unikalna platforma. Mało takich platform jest w ogóle na świecie. Także zachęcam bardzo serdecznie, żeby sprawdzić darmowe rozwiązanie, jeżeli chcecie coś więcej. Tam są przykłady, podobne jak dzisiaj, są ustawienia, jest studium przypadku i właściwie cała historia od rozpakowania produktu po osiągnięcie maksymalnych rezultatów. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym epizodzie już wkrótce. Pa!